Witajcie kochani, z tej strony Marta Papierowa Grafki. Zapraszam Was dziś na tutorial na kartkę okiennicę w stylu boho. Pracować będę na białej bazie kartki okiennicy od Goldbox oraz papierach kolekcji Tomorrow od Lemoncraft. Wykorzystam sobie też gnieciuszka, białą serwetkę Goldbox, elementy wycięte z kolekcji, tutaj napis również z kolekcji i mam jeszcze kilka listków wyciętych wykrojnikami, również z papierów z kolekcji, tych, które mi po prostu gdzieś tam zostały jakieś drobne fragmenty. Wybrałam sobie tutaj dwa arkusze, jeden taki zielony w liście. I tutaj te kawałki mam przycięte na wymiar 13,2 na 6,5 cm i oklejam sobie nimi moją bazę na płasko. Druga warstwa jest o pół centymetra mniejsza od tej pierwszej, czyli każdy prostokąt jest mniejszy o pół centymetra od tego pierwszego. I tutaj tą warstwę będę przyklejać sobie już na dystansach. I tutaj do dystansowania używam kółeczek od Craft Corner. Arkusz, z którego wycięłam sobie drugą warstwę mojej kartki. Jest to arkusz z bloczka z elementami do wycinania. Oczywiście z kolekcji Tomorrow. Bardzo mi się spodobał, bo jest taki delikatny, ma taką strukturę troszkę jakby lnu. I tutaj te zielone elementy bardzo fajnie będą z nim kontrastować. Bazę mam już gotową. Teraz przystąpię do ułożenia kompozycji. Tutaj zaznaczam sobie ołówkiem miejsce, do którego nałożyć klej. Ponieważ ta cała kompozycja moja musi opierać się tylko na tym jednym, jakby jednej stronie kartki. Druga strona musi być wolna, no muszą tak po prostu, żeby się kartka swobodnie otwierała. Żeby kartka była stabilna i można ją spokojnie włożyć do wyparty. Zamocowałam sobie tutaj wstążeczkę i na nią będę właśnie zamykać kartkę. I teraz, żeby przykryć miejsce mocowania kartki, przymocuję sobie na moją serwetkę, a zrobię ją na dystansach, żeby po prostu tutaj już fajnie zaczęły budować mi się warstwy. A też dzięki dystansowi nie będzie się tak odbijać na papierze ta grubość serwetki. Nie serwetki, tylko wstążki, przepraszam. Chociaż i tak tam jeszcze później więcej warstw nałożę, ale nic mi się tam nie będzie odkształcać. Teraz również mam kółeczko, które wycięłam z papierów z kolekcji. Takie drobne właśnie elementy typu kółka na serwetki czy te listki wycinam zazwyczaj z fragmentów, które zostają mi po wykonaniu jakiegoś innego, wcześniejszego projektu. I tutaj już jako taką wzór to kółka nie ma większego znaczenia.
ponieważ jeśli są to fragmenty z tej samej kolekcji, na której aktualnie pracujemy, one na pewno będą nam pasować. Tutaj już powoli układam sobie kompozycję, przymierzam, jak mniej więcej będzie mi się podobało, i powoli doklejam kolejne elementy. Tutaj jeszcze na to moje kółeczko wycięte wykrojnikiem nakleiłam wycięte drewniane koło z kolekcji. No i powoli sobie przyklejam elementy, takie powiedzmy, które będą bazą tej mojej kompozycji. Kartka będzie dość wysoka, ale na tyle płaska, że spokojnie zmieści się do koperty. Taki tutaj był właśnie zamysł, żeby ta kartka mieściła się w kopercie. Dlatego też nie będę używać dużych kwiatów. Wykorzystam tutaj kwiaty dostępne w elementach do wycinania, żeby jednak one nie były takie płaskie, tylko sprawiały wrażenie trójwymiarowych. Wygniotę je sobie tutaj za pomocą kulki na macie. One będą troszkę bardziej odstawać i będą dawały takie wrażenie trójwymiarowe. Tutaj jeszcze troszkę sizalu. Oczywiście sizal jak najbardziej, no u mnie wiadomo jest zawsze, ale do projektu tego w stylu boho jak najbardziej pasuje, także spokojnie można go gdzieś tam dodać. Ja podłużam go tak w miarę pod spód, żeby gdzieś tam po prostu tylko coś wystawało, a on też mi tam troszkę zapcha, że tak powiem, miejsce, które mi zostało. I będzie też sprawiał, powiedzmy, taką funkcję troszkę dystansu. Tutaj przyklejając kolejne elementy, musimy pamiętać, żeby doklejać je tylko do tej jednej połowy kartki. Musimy uważać, żeby klej nie skapnął nam gdzieś tam na tą drugą część, bo wtedy będzie problem z otwarciem. Tutaj jeszcze troszkę sizalu sobie dam na górę. Nie są to duże ilości, ale żeby coś tam się więcej zadziało. Sizal też nam da takiego wrażenia bardziej przestrzeni, ponieważ, no jak dobrze wiecie, on tak troszkę żyje swoim życiem i daje takiego właśnie... Tak dopełnia tą kompozycję, sprawia, że coś tam więcej się na niej dzieje. Nie jest ona taka bardzo ułożona, tak? Tylko jest troszkę, może nie chaos, ale takie daje wrażenie troszkę nie do końca dopracowanego, nie? Takiego naturalnego efektu. Tutaj dokładam sobie jeszcze listki. Oczywiście w stylu boho, zieleń, liście wszelkiego rodzaju jak najbardziej. One też nam troszkę ożywią tutaj tą kompozycję, ponieważ kwiaty są jasne, delikatne. Tutaj ta koperta w tle, latarenka również są w takich stonowanych, jasnych kolorach. Także ta zieleń fajnie będzie nam tutaj odbijać i fajnie ożywi tą kartkę. I tutaj jeszcze dokładam sobie takie gałązeczki wycięte wykrojnikiem, również z zielonych arkuszów, tutaj z kolekcji. To jest wykrojnik z Actiona,
kosztował jakieś 8 zł, ale powiem Wam, że bardzo go lubię i polecam, jeśli jeszcze nie macie. On jest dość spory sam w sobie i ja wykorzystuję tylko jego fragment, bo właśnie te takie gałązeczki bardzo mi się podobają, fajnie wypełniają, dopełniają kompozycję. I w zależności jakiego papieru tutaj do ich wycięcia użyjemy, no to pasują do każdego projektu i można nimi fajnie wyciągnąć kompozycję. I tutaj jeszcze ostatnie szlify, ostatnie listki, napis. I moja kartka już praktycznie będzie gotowa. Nie dodaję tutaj już żadnych błyskotek, no bo jednak to jest ślubochod taki, wiadomo, naturalny. Motylki lekko odginam do góry, to też nam da takie większe wrażenie trójwymiaru. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój projekt Wam się spodobał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.